Cześć. Jadę sobie taką drogą przez las i patrzę, że na stan tej drogi i pomyślałem tak sobie, wiecie co, że ludzie tutaj chyba wszystko wywieźli, co mieli normalnie w domu. Bo nie to, że leżą tu cegły, glazura, dachówki, widać nawet eternit nawet w tej drodze jest, to powiem szczerze, no naprawdę, ja się zastanawiam, co tu się w ogóle papier. Bo powiem wam szczerze, że tą drogą jeżdżę nie pierwszy raz już. Widzę, że po składowisku papy w lesie już nic nie zostało, co mnie cieszy. Wreszcie ktoś to sprzątnął. Nie wiem komu, po prostu wiecie, nudziło się. Najlepiej było wypierdolić stertę papy do lasu i pozbyć się problemu. Mam nadzieję, że moje marzenie się spełni i zdarzy się takie zjawisko, że wszystkie śmieci po prostu z lasu, nie wiem, korzenie drzew czy co, jakaś inna siła nadprzyrodzona wróci wszystkim, którzy je wywalali do lasów, z powrotem na ich podwórka i po prostu będzie wiadomo, kto ile wywalił do lasów, bo na niektórych podwórkach będzie doszczętnie śmietnisko niesamowite. A słuchajcie, przyjechałem tutaj, bo dostałem od kolegi cynk o dziwnej dziurze w drodze. No, zatrzymam sobie, zjadę tu sobie na bok. Bez kitu. O! Przecież tu mini roweru nie rozchrzani. Kupiłem sobie formów, bo jest upał 35 stopni. Rowerek dzisiaj wypucowałem. Zresztą widać, nie muszę nic pokazywać bliżej. Jest wypucowany, wymyty i działa jak należy. Dobra, co się tu dzieje? No sami widzicie, tutaj wszystko w tą drogę chyba wepchnęli co mogli. Szkoda, że jeszcze elektroniki tu nie ma. Słuchajcie, sprawa jest następująca. Wiecie, że ja się znajduję komputerami, nauką i tak dalej. Chodzi głównie o to, że tutaj, no dosłownie mniej więcej tędy, na tamtą stronę szło stare koryto strumienia, który obecnie jest przekierowany tamtędy i wzdłuż trasy idzie. A tu było stare koryto. I wiecie, co się tu odjebało? Odjebało się coś takiego, że powiem wam szczerze, no na chwilę to powyjmuję. Ja to oznaczę, że tu jest dziura, bo tu widzę, że nikt tego nawet nie oznaczył. Ale wiecie, powiem wam coś takiego dziwnego. Wiecie, że wali zimnem stamtąd? I to dosłownie. Spróbuję wsadzić telefon. Miałem wziąć kamerkę chińską, ale kamerka chińska się wysrała dosłownie. No, pokaż. O, widzicie? Tak to wygląda tam w środku. Ja wiem, że to będzie dziwnie wyglądać, ale inaczej nie mogę wsadzić telefonu dosłownie, bo nie ma miejsca. O. Tak to wygląda tam w środku. Dobra. Wyciągamy. I powiem wam szczerze, to jest grane. No coś takiego tutaj praktycznie nie powinno mieć miejsca, ale wiecie, co powodują cieki wodne, które przepływają płytko pod ziemią. Właśnie takie zapadliska. To jest właśnie przyczyna. Kolega dzwoni, mówi, ty słuchaj, dziwna rzecz jest, może ty to wyjaśnisz, bo ja tego nie pojmuję. I już to wyjaśniłem. Słuchajcie, powiem wam tak. Woda zachowuje się dosyć specyficznie. Woda jest po prostu przewodnikiem. Wiadomo, prawa fizyki. Prąd nią płynie i tak dalej. Ale proste działanie fizyczne. Odkręćcie sobie bardzo delikatnie, żeby malutkim ciurkiem sobie woda w kranie leciała i nie dosłownie dotykając, ale zbliżcie do wody magnes. I zobaczycie, co się stanie. Strumień wody zacznie się odchylać. Tak samo działa to tutaj. Możliwe, że mogą być tu jakieś bardzo nikłe minerały pochodzenia magnetycznego, które ten ciek wodny mogą utrzymywać w tym miejscu. Dlatego ciek, na jakiej zasadzie działa w ogóle ciek wodny? To jest bardzo proste. Wiecie, najlepiej będzie, jak wam to narysuję, bo nie chcę wam tego wyjaśniać w ten sposób, bo byłoby to zbyt skomplikowane. Nie mówię, że moi widzowie są tępi czy coś, tylko po prostu ja lubię od razu z grubej rury przedstawić, o co mi chodzi. Dobra, bierzemy kijeczek i rysujemy. Sobie zrobimy, dobra, mniejsza z tym. Tu mamy, no, znaczy, tu mamy powierzchnię ziemi. Tu mamy ciek wodny.
powierzchnia Ziemi, ciek wodny. I bywa tak, że ten ciek wodny, użyję tutaj kamyczka, zabiera dużej ilości piachu, gdy przepływa, i on obniża się coraz niżej w ziemię, ale równocześnie ta droga zaczyna się zapadać. Wiecie, co mi chodzi? Wiecie. To samo dzieje się tutaj. Zobaczcie. Zobaczcie, że tam jest wyżej. Tam też jest wyżej, ale w tym miejscu droga już zaczęła się zapadać. To samo dzieje się tutaj. Proste i logiczne. Tu nie ma żadnych, nie wiem, rzeczy nadprzyrodzonych. Prosta nauka. Pozdrawiam. Piorun Burza Elektryka.